Cześć, siema, z tej strony Golzo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek ze strony Foodmaster.pl na moim kanale. Ostatnie otwieranie dosyć fajnie przyjęliście, widziałem, że nawet wam się to podoba, zresztą podobało wam się to w poprzedniej FIFA, także wydaje mi się, że z 17 również te materiały powinny być przez was dobrze przyjmowane. Jeśli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, jeśli tych kciuków będzie powiedzmy ponad 1000, to kolejny materiał z Foodmaster na kanale w przeciągu kilku dni, zależy od ilości, ile będzie tych kciuków się pojawi. Dzisiaj potwieramy sobie paczki z okazji Black Friday, które potrwają do, że tak powiem, wtorku, co tutaj zresztą widzicie. A ja przypominam teraz i informuję was o pewnej fajnej rzeczy. Jeśli chcecie sobie pootwierać, bądź po prostu pobetować na tej stronie, to wpisujcie kod Black Friday z okazji właśnie Czarnego Piątku. Kod warty jest, że tak powiem, do poniedziałku. Także śpieszcie się, jeśli chcecie z tego korzystać, bo zniżka jest ponoć... Znaczy, nie ponoć, tylko ponad 20%. Także opłaca się naprawdę z tego skorzystać. Wszystkie informacje macie zawarte jeszcze w opisie. A ja już bez zbędnego gadania przechodzę do materiału właśnie z otwierania paczek Black Friday. No może jeszcze szybciutko, standardowo wspomnę, że jeśli szukacie tanich gier, to zapraszam was bardzo serdecznie na stronę G2, gdzie z kodem GOLDI macie 3% zniżki od zamówienia, link w opisie. Także jak widzicie, piszę tutaj, że mamy 8 kart, 3 karty inform gwarantowane oraz dostępna tylko do wtorku do północy. Teraz akurat nie interesuje. No i pootwieramy sobie te paczuszki dzisiaj do momentu, powiedzmy, aż nic naprawdę... Do momentu, aż coś fajnego dropnie, o, tak chciałem powiedzieć. Pierwsza paczka to nie jest fajna paczka, bo oczywiście ta paczka nam się nie zwraca, ale spokojnie, tutaj informy niekoniecznie tylko srebrne będą, więc mam nadzieję, że naprawdę jakaś spoko karta tutaj wypadnie. Teraz kolejna paczka na niestety minus, więc te dwie pierwsze niezbyt udane, ale już kolejna, mamy pierwszego złotego informa, takiego lepszego, Andrea Masiello, i czekamy na Kamila Glika, proszę bardzo, polski akcent, ale ta paczka również na minimalny minus, więc te pierwsze trzy niezbyt dobre. Paczka numer 4, rozpoczynamy od trzech informów, niezbyt to są jednak dobre informy. Jest czwarty inform i on nam zwraca tę paczkę, więc pierwsza paczka, która nam się zwraca, i oby takich paczek było dzisiaj więcej. Powiem drogą, jeśli by was zastanawiało, czemu siedzę w czapce, Spędzę 3 godziny, niezbyt, że tak powiem, dobrze się czuję i włosy również nie są zbyt fajne do oglądania dla was, więc uznałem, że czapka to wszystko, że tak powiem, załagodzi i po prostu przyspieszy etap nagrywania tego dla was, bo też dzisiaj troszkę zajęty jestem, będę musiał porozgrywać też spotkania Food Champions, jeszcze trochę ich zostało, raport ogólnie będzie od przyszłego tygodnia, w sensie od poniedziałku ruszamy z raportami, więc wyczekujcie. A tutaj kolejna nasza paczka, kolejna niezbyt dobra, zobaczcie, że te pierwsze paczki, które tutaj otwieram, nie są zbyt opłacalne, natomiast ja naprawdę jestem dobrej myśli, teraz chociażby Victor Moses, no i ta paczka już powinna nam się spokojnie zwrócić, ojojoj, to jest paczka, która nam się mocno zwraca, więc kolejna dobra paczka w tym odcinku. Dobra, więc lecimy z kolejną paczuszką. Miguel Veloso, Kurt Zuma, mamy kartę Mateusza Klicha w wersji Movember, Chris Brandt, no i ta paczka niby okej, okay, nie? Bo tak naprawdę zarobiliśmy na niej, ale szału tutaj tak czy siak nie było, więc otwieramy od razu kolejną. Tutaj mamy Bernardo Silva, jest paleta. No ale to nie jest dobra paczka. W zasadzie troszkę się już to wyrównało, te paczki się w większej ilości już zwracają, co jest oczywiście na plus, no i ta paczka również nam się zwróci, więc podtrzymujemy dobrą serię, oby tak dalej, ale czekam na takie wow, które spowoduje, że tutaj będę skakał z radości, że trafiliśmy naprawdę ciekawą kartę. Ricardo Quaresma, o czymś właśnie takim mówiłem, to jest chyba najlepsza karta, jeśli chodzi o cenę pojedyncze, jaką dzisiaj trafiliśmy, więc bardzo fajnie. Swoją drogą, świetna karta tutaj Portugalczyka, zobaczmy co w tej paczce. James McLean, aż taki drogi, ciekawa sprawa, ta paczka również nam się zwraca, więc naprawdę na razie nie ma na co narzekać, bo większość tych paczek po słabym początku nam się zaczyna zwracać, a w takim wypadku no ja nie mogę tutaj narzekać. No to jest paczka, która akurat nam się nie zwróciła, ale ta już powinna, zresztą zobaczmy sami, czy tak będzie. Botegin, oj, ten inform jest słaby, i jeszcze Kalinić, no to się nie zwróci. Dobry pierwszy inform, ale dwa kolejne tragiczne, więc to spowodowało niezwrócenie się paczki. Natomiast tutaj zobaczmy, czy ta seria taka zła podtrzymana będzie, czy może ją uratujemy.
Kurde. Wprawdzie sporo tych kart w informie przecież już w grze mamy i jest sporo dobrych kart. Bale, Lewandowski, Robben, Neymar, Ronaldo przecież dwa razy, ale na razie nie potrafimy nic takiego wow trafić. To mnie troszkę martwi, natomiast jestem dobrej myśli. Mauro Icardi to jest super traf, natomiast te dwa kolejne informy znowu tragiczne. No szkoda, że po tym Mauro Icardi na przykład nie wypadł znowu ktoś taki jego pokroju. To by na pewno nam tutaj dało większy zysk. A tymczasem Nabil Bentaleb, Alassane Plea, no i Marcus Rashford. Dobra, także umówmy się, że otwieram dzisiaj paczki do momentu, aż nie otworzę paczki, która będzie warta ponad 150 tysięcy. Zobaczmy, czy to się w ogóle uda. Tutaj paczka za 104 tysiące, więc jak najbardziej nie można narzekać, bo sporo na niej zarabiamy. Ale tak jak mówię, celem teraz jest trafienie paczki, która da nam minimum te 150 tysięcy, czyli 75 tysięcy zysku. Także czekamy, no i oby coś takiego się tutaj wydarzyło. W ogóle, czy to jest, nie no, jest to możliwe, bo jest sporo dobrych informów, więc czekamy po prostu na drugiego informa. Rodriguez na sam początek, to jest dobry traf. Volpi również dobrze. Jeszcze jakiś taki jeden dobry inform. O, to jest naprawdę dobra paczka, 103 tysiące. Co prawda nie ma tych 150, o których przed chwilą mówiłem, ale ta paczka jest naprawdę solidna, bo trzy informy warte, każdy z nich ponad 30 tysięcy, więc myślę, że jedna z lepszych paczek dzisiaj. Zobaczmy kolejną od razu. Tutaj widzicie, no tutaj za 13 tysięcy, ale tutaj również dwa dobre informy i ta paczka znowu nam się zwróci, więc naprawdę zmierza to w dobrym kierunku, ale czekamy oczywiście w dalszym ciągu na taką paczkę, która naprawdę zrobi na mnie i na was, myślę, wrażenie. No, Pato, El Norris, Drinkwater, Fry, Eriksen, Eriksen, proszę bardzo, Eriksen. Tak sobie popatrzyłem inform Eriksena, a ta karta sama w sobie jest warta 128 tysięcy i to nam daje 172 tysiące, czyli prawie 100 tysięcy zysku na tej paczce. To jest paczka, na jaką czekaliśmy od samego początku. Christian Eriksen powoduje, że mogę ten odcinek jeszcze już zakończyć, ale nie zakończę go w tym momencie, bo otworzymy sobie na sam koniec jeszcze 5 paczuszek. Zobaczymy, czy może uda się tam tą paczkę, którą przed chwilą użyliśmy, przebić, ale naprawdę tak sobie patrzyłem, co tutaj wypada. Patrzę Eriksen w informie i w ogóle nie pomyślałem o tym, że on może być sporo warty, a tutaj proszę, ponad 100 tysięcy, no i on tak naprawdę powoduje, że osiągamy cel dzisiejszego odcinka. To jest naprawdę na plus, kolejna paczka, która nam się zwraca, więc jeszcze 3 do końca. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze wypadnie. Tak czy siak naprawdę jestem zadowolony z tej paczki, którą przed chwilą ujrzeliśmy. Tam prawie 100 tysięcy zysku. Tutaj paczka minimalnie na minus, ale jeszcze 2 do końca, kto wie, może jeszcze uda się coś dobrego trafić. Kalu w informie, ktoś jeszcze, ktoś dobry. Flores, proszę bardzo. I niestety ten Navarro troszkę psuje tę paczkę. Natomiast tak czy siak paczka znowu na minimalnie plus. I ostatnia paczka dzisiaj, oj, Donovan, bardzo słaba karta, Hogan, jest jeszcze tutaj Balaj, Bekim Balaj, on grał w Jagiellonii, jeśli się nie mylę, oraz Gonalon, no i ta paczka niestety na duży minus, więc może, żeby nie zakończyć na minusie, to otworzę jeszcze jedną, tutaj już wątpię, żebyśmy na minus wyszli, dobry początek, ale chyba na ten minus wyjdziemy, nie, Gnabry ratuje paczuszkę, także mogę taką paczuszką ten odcinek zakończyć, mam nadzieję, że wam się podobał, pamiętajcie o kodzie na Black Friday, który daje wam ponad 20% zniżki tutaj na stronę, więc wbijajcie, link macie w opisie, wszelkie informacje macie w opisie. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę, jeśli chcecie więcej, jeśli wam się to podobało. No i jeśli jesteś nowy, to możesz zasubskrybować ten kanał po więcej FIFA właśnie na kanale. Mówił Goldzor, na razie.